No, cześć. Dzisiaj spóźniony odcinek rodu smoka. No, jak na końcówkę sezonu, no to jestem zaskoczony. Może trochę za bardzo napchali tutaj intryg oraz władzy walki o władzę. Akcja idzie bardzo szybko do przodu. Szybkimi posunięciami. Jedno ze stronnictw dobiera się do tronu. Mamy tutaj już jasno określone kierunki, w których podążają obie strony oraz metody, jakimi mają zamiar podążać, co jest na pewno dużym plusem. Na pewno dużym plusem jest też scenografia oraz mm, tytułowe smoki. Mamy tutaj bardzo fajną scenę, która naprawdę na samym końcu fantastycznie wypada jak dla mnie. Jeżeli chodzi o samą grę aktorską, no to na pewno jest duży plus. Naprawdę historia fajnie przedstawiona, jak w krótkim czasie można namieszać i próbować przejąć władzę według swoich hmm, widzi mi się. Ukierunkowań. Naprawdę bardzo dobry odcinek. Trochę szkoda, że trochę dużo napchali tu właśnie akcji tego spiskowania i tych wszystkich scen. No, uważam, że można by to trochę łagodniej potraktować i rozpisać na przynajmniej półtora odcinka. No i wydłużyć sezon o jeden bądź dwa odcinki. Co na pewno by nie pogorszyło. Widzę tu taką lekką tendencję na sam koniec do rzucania do ostatnich odcinków jak największej liczby akcji oraz ukierunkowania serialu na drugi sezon. No to tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.